Jestem zadowolony z wyników głosowania nad absolutorium i ocenie wykonania budżetu roku 2010, ponieważ na 21 radnych nikt nie był przeciwny, 19 było za udzieleniem absolutorium, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. No myślę, że nie mogło być inaczej, ponieważ budżet roku 2010 był o 30% większy niż w 2009 roku. I wykonane zostały inwestycje za 30 milionów złotych, w tym za niemal 28 milionów złotych inwestycje na drogach powiatowych. Zatem radni, oceniając wykonanie tego budżetu, no, ocenili go dość wysoko i taki wynik głosowania. Zatem jestem zadowolony, ponieważ jest to uznanie dla pracy zarządu poprzedniego roku.